Rok temu na Ukrainę spadły pierwsze rosyjskie bomby. Zniszczone miasta, egzekucje ludności cywilnej, śmierć i pożoga. Rosja znowu pokazała swoje krwawe oblicze. Miliony ludzi musiało uciekać ze swoich domów. A miliony Polaków otwarło przed nimi swoje domy i serca. Na polsko-ukraińskich granicach byliśmy świadkami prawdziwej solidarności. Każdy dzielił się tym, czym mógł. To prawdziwy fenomen i powód do dumy na pokolenia. Dzięki Polakom w życiu uchodźców znów zagościła normalność i poczucie bezpieczeństwa. W Lublinie i Rzeszowie stworzyliśmy huby pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla Ukrainy. W okolicach Lwowa, Kijowa i Charkowa zbudowaliśmy miasteczka tymczasowe dla potrzebujących. Jako pierwsi byliśmy w stolicy Ukrainy, by pokazać nasze wsparcie. Nasza dyplomacja dzień i noc pracowała, żeby pomóc partnerom z Ukrainy. Nowe propozycje polityczne, wsparcie militarne, dziesiątki spotkań z liderami społeczności międzynarodowej. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Świat nie zostawił Ukrainy samej. Władze w Kijowie wiele razy podkreślały, że bez Polski by się to nie udało. To wszystko był nasz moralny obowiązek, ale także sprawa naszego własnego bezpieczeństwa, polskiego i europejskiego. Mamy wielkie tradycje solidarności. Chronimy wolność i niepodległość. Bo z własnej historii wiemy, że dla drapieżnych tyranów, takich jak Putin, osamotnienie jego ofiar jest zaproszeniem do kolejnych krwawych podbojów. Nigdy dość przypominania. Niepodległa Ukraina to bezpieczna Europa i bezpieczna Polska. Nie zostawiliśmy naszych przyjaciół w biedzie, bo tacy są Polacy. Bo Polska znaczy solidarność.